Cześć, jestem Maciej, to was w kolejnym odcinku na kanale, to jest kolejny odcinek. Tym razem kolejny odcinek z The Baby in Yellow i to ostatnio było dość śmiesznie, dobrze pamiętam, co było ostatnio, bo nagrywam to od razu po nagrywaniu tamtego odcinka. Więc w tym oto odcinku zrobimy sobie escape, ponieważ robię to od razu po tamtym odcinku, bo nie chce mi się czekać, nie chce mi się zapomnieć, co tu się działo, nie chce mi się czekać na to wszystko, bo jest ciekawie, jest bardzo ciekawie, gra się zapowiada, siedź tam, ja już nie wrócę. Mam wrażenie, że tu mogę coś podnieść. Chyba nie. Dobra, drzwi zamknięte. Dobra, ja uciekam. Tu wszystko jest zamknięte. O, winda. O, czyli królik mi... czyli mi pokazuje. No to fajne miejscu mieszkam. Jakby mieszkam. On mieszka, bo ja tu jestem. Babysitter. Co? Dobra. Ciekawe. Wyrzuciło mnie do menu głównego. A, to ja się mogę ruszyć. To tak średnio coś. Coś się popsuło. Coś się zjebało. Dobra, króliczku, pokaż mi, gdzie mam iść. Okej. Okay. Co? Ty kurwi mały. Co to jest za dom? O, tu jakaś... Tu jakaś gwiazda musiała mieszkać. Czy coś? Nie wiem, tyle płyt. Oni też nie mają prysznica. Kurde, co to jest za miejsce, że bez prysznica tutaj. O, chcesz arbuza? Patrzcie, wchodzimy do sąsiadów. Gdzie on jest? Chodzimy do sąsiadów? Nie, on chyba nie chce arbuza. Nie wiem, ja tam lubię arbuzy. Bez żadnych podtekstów. Żeby nie było. Dobra, daj mi ten klucz, kurwa. Co to jest? Już nie mogę zrobić. Tu się coś świeci. A to wygląda, jakbym mógł... Co to jest? Chcesz to? Ja nie wiem, co to jest. Oni mają toster, to szanuję. Tego się nie da otworzyć. No, co ja tu mam? O! A to tylko kubek. A i tu jest kolejna kartka. Czy ja dobrze czytam, że to jest do piana? Piana? Pianina. Pianina! Mój głos. Not piano music. Dobra. O kurwa. No, to wygląda trochę dziwnie. A na 3. A tu jest jeszcze jeden, nie widziałem przedtem. Dobra, zagrajmy na pianinie. Zobaczymy, co zagramy. Może zaśnie?
kurwa, jebnął. Zauważyłem, że tutaj przycisk się pojawił. Co jest? Zanim tam pójdę, chciałem sprawdzić tą płytę. Kurwa. To jest kolejna płyta. Ty, to płyty się pojawiają. Czy ja mogę zamienić jakąś tą płytę? Tak. Gdzie on jest? Nie lubisz tej piosenki, muzyki? Nie, dobra, wejdę tu. Zobaczmy, co my tu mamy. Gdzie nas to prowadzi? Nie wygląda to miejsce przyjaźnie, ale mam kolejną płytę. No to chyba kluczowa. Nie wyglądało to zbyt przyjaźnie. Nie wystraszyłem się tego. Aczkolwiek zaskoczyło mnie to. O! Dawaj! Nie! Oddaj! Oddaj! Nie wyrzucaj klucza, bo ci zabierze. Dobra, idziemy. Iwan, daj mi kurwa spokój. Pojebało cię. Pojebało cię. Gdzie ja mam iść? Dobra, włączyć prąd. Niebieski. Różowy. O, w szach można zagrać. Co to jest? O, kłódka. Kłódka 017 na końcu. Ciekawe. 17 na końcu. Ty kurwio. Co jest? On mi bezpiecznik rozjebał. Kurwa, jak cię. Jak mam? Da się to otworzyć? A, po to to jest. Spierdalaj, czekaj. Mam 0017, dobra. Gdzie reszta? O! 4-3, łatwo. Spierdalaj na dół. Czekaj, nie wyszło. Kuwa. On nie chce, on się sprzeciwia. Nie obchodzi mnie to, że nie chcesz. On walczy dzielnie. Dobrze. Przegrałeś tą bitwę. Znowu opuściłem. Jezus Maria. A przecież tu już jest. Nie, chciałem to aplikować. Dobra, teraz. Wracam się.
Co ja mam zrobić? Nie przeszło mu. Chodź tu, kuwa. Nie będę iść za tobą. A. No tak trochę słabo bym powiedział ta moja ucieczka. Chyba jednak muszę iść za nim. Dobra, dziecko. Iwan, ty kurwiu, co ty mi robisz? O kurde! Podejrzany. Nie wiem, co to miało być. Ja spierdalam stąd. No nie. Nie, chyba żarty robisz sobie. Nie, umrę. Umarłem, no nie. Żarty jakieś. Rest to wake up, no klikam. Przecież ja pod wpływem stresu nie zrobię tego, no nie. Ja się za bardzo stresuję, jak mam ograniczony czas. Dobra, mam tu jeden. O, tu jest drugi. Nie ma takiego bicia. Spierdalaj. Spierdalaj, mały kurwiu. Okej, udało się za drugim razem. Ale to było stresujące trochę. Coś za tobą biegnie, a ty musisz szybko szukać odpowiedniego klucza. Leży tam z 20 kluczy. Co jest, kurwa? Winda prowadzi do odwróconego domu? Co to jest za multiversum? Bo ja nie pamiętam. Nie rozumiem. Ten, co se, kurwa, tańczy. Dobra, Iwan. Bądź też szczęśliwy. O, mam klucz. Miałem klucz. Kolejny. Spójrzmy na górę. To nie ten. A. To też jest zamknięte. Do czego jest ten klucz? Do niczego, nie widzę go, nie widzę tu nic. A może muszę... Tak. Przynieś mu mleko. I się pojawi. Przebiorę go. Żeby sobie myślał, że wszystko znów jest tak jak dawniej. Jest normalnie. Znowu mam mu mleko przynieść. Znowu? Co jest? Czemu? Ja to powtórzę 3 razy. Nie. O kurde. Tu klucz był.
Okej. Ale to nie ten klucz. To nie ten. Jakieś żarty. Gdzie ja tu mam jeszcze klucz znaleźć? Wsadzamy ciebie, mały kurwiu, do środka. Nie tak to miało wyglądać. Weź nim teraz traf. Dobra, ja mam plan. Ale już stanął. Dobra. Tak? Nie! Nie tak miało być. Dobra. Plan był dobry. Myślałem, że razem z nim wyleci klucz. Co się na mnie tak gapisz? Plan był dobry. A klucza jak nie było, tak nie ma. Ja nie wiem, co mam zrobić. Tu mi pokazuje. Mam zamknięte, zamknięte. Tu poczuję różowego klucza. Różowe serce. Nie mam. Gdzie ja mogę znaleźć różowe serce? Spróbuję po kolei wszystkie klucze. Więc ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Gdzie znajdę klucz? Do twojego serca, nie, że w kształcie serca. Gdzie znajdę klucz o kształcie serca? Ale poważnie. Co ja z tobą mogę jeszcze zrobić? W kiblu go spu... Do piekarnika go może wsadzę. Dobra. Nie, ty miałeś siedzieć w piekarniku, tak. I nie dało mi to nic. Wpadłem na pewien pomysł. Mamy piekarnik. Mamy piekarnik. Mamy trzy klucze. Jak widzieliśmy, na przykład nasz Iwan, gdy wyskakuje z piekarnika, pali się. Czyli może dałoby się przetopić. Nie, nie, nie. Jeszcze raz. Dawaj mi ten klucz. No wrzuć go do środka, proszę cię. O. I trzeci. Może będę w stanie przetopić te klucze na ten, który potrzebuję. Bo tu są zamknięte drzwi. Nie. Nie wyszło tak, jak chciałem. Niestety. O Jezus. To jest ciężkie. To jest ciężko rozkmina. Albo to ja jestem głupi? Ewentualnie do kibla można to wrzucić, żeby to się ładnie razem zmieszało. O! I może w tym kiblu jakaś, nie wiem, stanie się jakaś fuzja.
Może klucze się sfuzjują przez tą wodę, która zmiesza ich ze sobą. Jezu, jaka rozkmina. Nie wiem. Zobaczymy. Kurwa, nie zamykaj mi tego. O. Pójdźmy. Chuj! Nie wiem, co zrobić. Nie mam pojęcia. Daj mi wyjść. Kurwa, nie ma tu nic. O Jezus, ciężka rozkmina. Tu jest! Przez cały czas! Ja myślałem, że to jest kurwa kaktus! Co jest? Ja myślałem, że to jest kaktus! Ty kurwiu mały! Ja pierdolę! Przez cały czas patrzyłem się na to. Kurwa, zdeptam ci to. Zdeptam ci wszystkie zabawki. Proszę bardzo, zasłużyłeś. Nie nakarmiłem dziecka. I chuj mu w dupę! Co się gapisz? Nie mogę go podnieść? A mogę. Zamknięte. Chciałem cię wyjebać za drzwi. Dobrze, rób tak częściej. Częściej, tak. Sprawia mi to satysfakcję, jak... To miał być jumpscare? Nie przestraszyłem się. Ja pierdolę, przecież to jest... Zabawne. Już mniej. Chodź tu. Ułożymy cię. Spać. On tam znów wybucha, nie wiem. A może weźmiemy cię ze sobą? Żebyś mnie nie straszył. Ty, to jest pomysł. Weźmiemy cię ze sobą? Co? Wait, what? No, jestem w tym samym miejscu. Idziemy. Don't. Okej. Króliczku, pomogłeś mi. Czyli mam olać dziecko, bo to mnie... Właśnie teraz tak sobie myślałem, że jak biorę to dziecko... O, idź dalej. I tu mi pokazuje. Dobra. Że nie wkładaj dziecka do... Co mam zrobić? Co ja zrobiłem? Ej, bo drzwi się tak jakby zamknęły i utknąłem, bo nie mam wyjścia. Ja pierdzielę, co jest? Co ja zrobiłem? Serio, musiałem zepsuć grę.
Dobra. Teraz przynajmniej wiem, że to jest tutaj. Nie muszę się męczyć z tym. Przechodzimy dalej. Łatwo. Spierdalej. Nie biorę cię. Króliczek mi podpowiedział. Nie bierz go. Ja tak zrobię. Właśnie tak uczynię. Spierdalaj. Kurwa, Iwan, ty atencjuszu jebany. O. Chyba się nie mogę patrzeć na te telewizory. Coś mi tak podpowiada, że to nie wpływa dobrze na moją psychikę. O kurwa. To była krzyli. Przeżyłem. Spierdalaj. O się wkurwił, tu jest to oko. Idę stąd, siedź, siedź tu, masz swój własny tron. Coś ten korytarz się przedłużył. Coś bardzo. Ja nie wiem, czy ja chcę tu podchodzić do tego, ale dobra. Spierdalaj. Czy ja cię mam? Kurwa. Co tu pisze? A, to jest królik. Myślałem, że to jest... Nie wiem, jakiś 003 czy coś. Co jest? Co jest? Dobra, nie, nie wkładam go do tego. Nie. Iwan, ty kurwiu jebany. Ty jebana szmato. Spierdala, Iwan. Nie będziemy się tak bawić. Chuja mi zrobisz. No, taka jest prawda. Wiem co, była strzałka. Nie wrzucamy go tutaj. Była strzałka tutaj. Leć, kurwa, leć. W przepaść. Don't leave me alone. Afraid. Ciekawe. Mi pokazuje. A ja miałem uciekać! Ja myślałem, że to jest cutscenka! Dobra! Dobra! Ja miałem uciekać! Dobra, rozumiem. Teraz rozumiem. Kurwa mać, się przestraszyłem. Wcześniej nie patrzyłem. Na lewo. Od razu spierdalam. Dobra. Pobaw się z Plagusem, no. Pobaw się.
Kurwo jebana. Uciekam tak jak mi królik pokazuje. Nie ma. Za zielonym. Dobra. Czemu uciekłem? Uciekaj, mały króliczku. Nie jesteś jedyny. Zawsze ktoś będzie. Co jest? To tyle? Wróć do nocy pierwszej. To tyle. Wow. Jestem pod wrażeniem. Większość to był pościg, ale... W sensie, dobra, były zagadki, był pościg. Było... Szybkie działania były, jak te właśnie szybkie dobieranie kluczy. To wszystko jest... stresujące. W jakiś sposób... wzbudza to strach. No, przestraszyłem się chyba dwa razy. Chyba? Raz albo dwa razy. Nie pamiętam. Ale... Dobra gra. Dobra gra. Niezły horror fabułę. Wydaje się, że ma jakąś fabułę, która jest ukryta. I nie jest kompletna na ten moment. Więc musimy czekać na... No, czekamy po prostu na rozwinięcie. Czekamy na kolejny chapter. Czy cokolwiek. Podoba mi się. Baby in Yellow jest dobrą grą i polecam, kto może zagrać. Teoretycznie każdy może. No bo gra jest na Steamie za darmo. Tak mi się wydaje. No bo na telefonie, jeśli też jest za darmo, to pewnie na Steamie też jest. Więc no... Chcecie na telefonie, możecie zagrać, chcecie, możecie na kompie sobie zagrać. Wasz wybór. Czemu mielibyście nie zagrać? Jest fajnie, fajna gra. Jest fajnie, zabawnie, można wsadzać dziecko do piekarnika albo spukać się w kiblu. No cóż, Iwan jest jebanym atencjuszem, więc nie daliśmy mu atencji. Uciekliśmy przed nim. Jednak myślę jednak, że w kolejnym chapterze okaże się, że albo to będzie no, coś nowego, że od początku właśnie, od One Night One zaczniemy i będzie jakaś inna ścieżka do odblokowania. Albo będzie rozwinięcie tego Escape. Chociaż nie wydaje mi się. Bo Escape to jest... że już uciekliśmy. I nie wydaje mi się, żebyśmy już chcieli wracać. Chociaż może się okazać, że jakoś on nas przetrzymuje wciąż. W tym mieszkaniu. Ale nie wydaje mi się. Było białe światło. Był ten króliczek, który nam pomaga. Nie wiem kim jest króliczek. Myślę, że może to jest jakiś anioł, jakiś bóg, który nam pomaga, który jest po naszej stronie i nas chce uratować. A to dziecko to jest albo dziecko szatana, albo po prostu jakiś demon czy coś. Nie wiem, teorii jest wiele. Ja tutaj teorii na razie nie będę robić, bo... Po co? Gra nie jest kompletna, więc zawsze się coś może okazać. Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli wyjdzie jakaś kontynuacja, co mam nadzieję naprawdę. Dobra. Fajnie mi się gra. Polecam wam grę. Trzymajcie się. Cześć.